Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tak naprawdę druga część dzisiejszego epika z Wojownika, nawet się zrymowało super, bo w pierwszej części się przebieraliśmy, a natomiast w tej części będziemy tak naprawdę tylko i wyłącznie klikać lochy, głównie się tym zajmiemy. Zobaczymy jak to nam pójdzie. No w pierwszej części nie obyło się base faili, między innymi tarczę zapomniałem w ogóle ulepszyć, zapomniałem w ogóle, że ja mam tarczę. Tak jak mówię, no zapomniałem je ulepszyć i jak widzicie jest razy jeden, a powinna być no przynajmniej razy 5, razy 6, więc no zepsułem z tym, no ale standardowo jak tutaj sobie tam w kolejnych dniach pozbieramy tego metalu, bo widzicie kryształu mamy dosyć sporo, metalu nam brakuje, no to ją tam na razy 5 ulepszymy, ale generalnie pachołki mają bronie wymienione. Zresztą nie będę wam mówił, no jeżeli nie wiecie co i jak, to sobie obejrzyjcie poprzedni odcinek, bo tam jest pełne przebieranko kompleksowe, można by powiedzieć, od zera do bohatera, nazwijmy to. Dobra, czyli teraz tak, możemy sobie troszeczkę w siłę dodać, ale no tutaj za wiele nie. Miałem odłożonego tego golda na przebranie, no i trochę na to przebranie mimo wszystko poszło. I co, wchodzimy do lochów, nie będziemy tutaj przedłużać, mamy nowy portal 100%, no ale za wiele mu tu nie zrobimy mimo wszystko, możemy jeszcze, ten ma 7%, no też mu za wiele nie zrobiliśmy, no ale nieistotne. Ja tutaj jeszcze chcę zobaczyć, czy mam na pewno wszystko ogarnięte, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ ja sobie tutaj w sensie robiłem to na poprzednim odcinku, nie? Plusika żadnego nie mam, więc ulepszenie jest, czary są, runki też sprawdzałem, wszystko jest git. Więc dobra, więc nie ma co się zastanawiać, tylko lecimy. Pierwsze co, chciałbym 13 piętro. 13 piętro, bo ten Leander jest do zrobienia. Jemu tu już przed przebieraniem zostawało po 5 milionów, po 3 miliony, więc tak naprawdę te statystyki aż tak mi nie były potrzebne, jeżeli chodzi o walkę z nim. Bardziej mi tu było potrzebne szczęście do bloków, bo on, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, złowcy, tam się zresztą przejęzyczyłem, bo ci nowi przeciwnicy w tym 13 piętrze biją bardzo dużo, ale też są papierowi, nie? Czyli nie mają bardzo dużo HP. To jest wojownik, więc jeżeli my tutaj mu zablokujemy parę ciosów i damy jakieś mocne kryty, no to wydaje mi się, że on będzie do zrobienia. I tak jak mówię, no już mu tam zostawało po 5 milionów, gdzie jeszcze mieliśmy stary ekwipunek plus mieliśmy trenera tam chyba 13 albo 14, no teraz trenera mamy 15, gemów też mamy parę nowych, jeszcze nie wszystkie, ale to tam sobie z czasem na pewno poszukamy i poznajdujemy tych dużych czarnych gemów w 100% nowych. Ja tutaj jeszcze w ogóle bardzo dużo lochów zrobiłem też między odcinkami, to wam może pokażę na koniec standardowo, bo mam oczywiście to wszystko dla was pozapisywane, tylko że no kurde, tego Leandera bym chciał pokonać, bo powiem wam, że to jest jedyny cel na dzisiejszy odcinek, bo nie będę tutaj oszukiwał, że jakby nie mam za bardzo lochów do robienia dla was, bo tutaj wszystko na bieżąco w miarę robię, w miarę tutaj darmówkami nawet się staramy zabijać, no i obecnie te lochy są tak ciężkie, powiedzmy, że jest tutaj mimo wszystko ciężko je zrobić na tym wojowniku, nawet po przebraniu, no bo to przebranie też nam nie wiadomo ile nie dało, nie będziemy tutaj się oszukiwać. Dobra, no kurde, ten Leander on powinien naprawdę zejść, tam widzieliście, że na początku była próba 3 miliony, także no jest to możliwe, tylko potrzeba szczęścia. Dobra, do 900 na razie, jeszcze tu prawdopodobnie do niego wrócimy, 9 milionów znowu, znowu jakaś bliższa próba. Ale popróbujemy, no jeżeli on nie zejdzie, to, to tak jak mówię, jeszcze popróbujemy inne lożki, a wrócimy do niego, no nie? Jak tutaj w tym Hermoridorze, Uruk, Urksi, no tak z pół HP mu schodzimy, to jest wojownik, 18,5 tysiąca siły, no ale nie wygląda jakby miał paść, chociaż tam 35 milionów, jakieś mu tu zostają bliższe próby, powiedzmy. No ale dobra, na razie go tutaj nie będziemy męczyć, bo on i tak za dużo expa nam nie da. Meduza, czy meduza jest do zrobienia? To jest mag, ale chyba nie. Chociaż tam znowu bliska próba. No kurde no, 32 miliony. Może jakby tam jakieś kryty z górnej półki wleciały z naszej strony, to może i by była do zrobienia, no ale to też nam za dużo expa nie da. Zobaczmy tutaj, zobaczmy tych. Oj, to jest wojownik i to jest dosyć mocny wojownik, więc chyba też go nie zrobimy. No to jest właśnie gra wojownikiem, to jest gra wojownikiem, że tutaj tych lochów, no nie jest to wcale takie proste. Na berserku, ile by wam nie dało przebranie, nawet tam kilka statystyk dosłownie, to i tak dzięki temu coś tam popchniecie. No a tutaj sami widzicie, że wcale nie jest tak super. Dobra, Loki, Lokiego chyba jeszcze nie zrobimy. Lokiego to ja ostatnio na łowcy robiłem. Tutaj tego Briana, no też nie, to nawet nie ma opcji, to jest zbyt potężny przeciwnik. Dobra, no i co dalej? Ja tutaj tak na szybko chcę przelecieć,
żeby wam pokazać, że tutaj wszędzie są dosłownie bloki. No silny ghoul to też nie jest przeciwnik dla nas, powiedzmy, też nie jest za bardzo do zrobienia. Kurde, no chociaż chciałem jeden level wbić, a tutaj jak sami widzicie, wcale to nie jest takie proste. No nie, nie ma co, no on jest za silny. Kogo my tu jeszcze mamy? Orka na wilczku, no to jeszcze. Tutaj może tą karuzelę już byśmy byli w stanie zrobić, tak, no zrobiliśmy, ale to wiadomo, to nie jest wcale tam wybitna ilość expa. No i z Zakreble chyba już sobie niestety nie poradzimy, także dostaliśmy 12 milionów expa, no to nie jest nie wiadomo ile. No i co, Esteros, Sutener, Petyr, no to nie bardzo. No i tutaj ten Wacław podwykonawca, to jest 8 na 20. No i ewentualnie jego będziemy teraz męczyć też. No bo jednak tutaj jakby Kunegunda jakoś tam podziałała unikami, to myślę, że on jeszcze byłby do zrobienia. Jeszcze bylibyśmy w stanie, tylko że no właśnie nie wiem jak to wyjdzie z tą Kunegundą. No chyba musimy teraz jego głównie męczyć. Tylko że mówię, no ja tutaj wczoraj pokonałem maga, więc jakby no to 13 piętro, każdy przeciwnik to jest znowu blok. Nie ma tak, że robicie, chyba tam na początku pierwszych dwóch robicie z marszu, a potem każdy przeciwnik to jest tam blok na dłużej albo na krócej. Więc no jednak musicie brać to pod uwagę i ja muszę brać to pod uwagę, że raczej jak wczoraj pokonałem maga, no to dzisiaj mimo przebrania to wcale nie jest takie proste. No chociaż tutaj widzicie, schodzi mu, no to jest wojownik, no jego by tu można oszukać unikami plus tam jakimiś blokami z naszej strony. Ale dobra, jeszcze powiedzmy 10 na niego. I co my chcemy wziąć? No i chyba do tego Leandera wracamy. Tego Leandera będziemy męczyć, bo ten Leander to jest jedyna opcja, z której możemy tam jakiegoś expa dostać. Więc no chyba nawet do setki go będziemy męczyć, nie? Do 100 grzybków, tak mi się wydaje. Jeżeli by padł jakoś szybciej, no to jeszcze chyba do tego Hemoridoru wejdę, bo to też tam jest opcja, powiedzmy, na jakiegoś expa, jeżeli by padł ten Urugurksi, bo tam chciał paść. No i co więcej, tą meduzę to mi się raczej nie opłaca jeszcze jej nawet za grzybki klikać, bo po prostu za mało expa da, więc nie ma to najmniejszego sensu, tak mi się wydaje. No ten Leander, kurde, on da nam 300 milionów, oprócz tego da nam epika, no bardzo przyjemnie by go było rozwalić. Tylko widzicie, że tutaj to musi być taki taki strzał w dziesiątkę, powiedzmy, brakło mi tam słowa, strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o tą próbę, no bo widzicie, że tutaj co chwilę mu praktycznie w ogóle nie zbijamy, a nagle jest próba, gdzie mu zostają 3 miliony, więc wiecie, to jest kwestia naszych bloków i mocnych krytów, które mu tak jakby oddajemy. No i powinno to być do zrobienia, kurde, no runa mocniejsza, broń mocniejsza, kół delikatnie mocniejsze, bez tam jakiegoś szału, no ale jednak jest. No a tutaj jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste do zrobienia. No ale trudno, no będziemy próbować. Teraz się jakby troszeczkę mniej na tych lochach będę skupiał, zresztą ostatnio już się mniej skupiałem na lochach. Bardziej będę chciał sobie troszkę tą twierdzę podbić mimo wszystko, bo teraz no już trenera pod ziemię mam już w miarę ok, można by powiedzieć. Traktor chyba tam na razie nawet nie będę robił, mam na 13, chyba się będę bardziej skupiał na wehikule, żeby go tam mieć na wysokim poziomie. I ewentualnie traktor tam jakoś później. Oprócz tego no teraz będę głównie leciał twierdzę, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, twierdzę. No to jak widzieliście, tam już ta kopalnia jest na 15, teraz będę chciał twierdzę podbijać jak najwyżej, jak tylko mogę, przed następnymi skarbami lasu, to jest chyba za 2 tygodnie, o ile się nie mylę. To będę chciał właśnie tą twierdzę podbijać jak najwyżej mi się uda, żeby no jak najwięcej tych surowców pozyskać właśnie z tej twierdzy, powiedzmy. No i co więcej, no i tyle, na razie tutaj mówię, no jak sami widzicie, w lochach są same bloki, w lochach za wiele tutaj nie zdziałamy, także no nawet nie ma najmniejszego sensu tego klikać, no bo widzicie jak to wygląda, przebranie całe kunowiutkie, a tutaj ciężko cokolwiek przepchnąć. No jeszcze wiadomo, tych gemów nie mamy wszędzie wymienionych, w sumie teraz na spokojnie możemy sobie zerknąć, no to jest z nowej na pewno. W sensie ja tu niektóre mam średnie z nowej, ale generalnie duże z nowej to mam tak, raz, dwa, trzy na broni i powiedzmy 4 tutaj, bo to jest prawie 400. No i jeden na siłę, którego tam później jak dostaniemy jakiś duży czarny fajny, no to go podmienimy, nie? No ale generalnie sami widzicie, że tych gemów nie mam wcale tak dobrze wymienionych, powiedzmy, w sensie dobrze wymienionych, no. Nie są one jeszcze nówki. No bo na spokojnie sobie tam co 8 godzinek powiedzmy dropimy. No kurde, zobaczcie, 285 grzybów zostało.
No i nie chce paść ten Leander, no tam 3 miliony była próba, no ja już bliskie próby miałem przed przebraniem, to jest taki niefart, takie nieszczęście po naszej stronie. No głupio by było na odcinku nic nie zrobić, nic nie zabić, ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie wyglądał ten odcinek, mimo przebrania, mimo nowego ekwipunku. No to tutaj nie jesteśmy w stanie w ogóle nic pocisnąć, jakiegoś laga złapaliśmy, poczekajmy sobie na spokojnie. Okej, wracam, coś mi tutaj niestety gierkę wywaliło, chyba z powodu właśnie internetu, więc dobra, wracamy, no i klikamy go dalej, tam na jakimś lagu zakończyliśmy. No 23 miliony, 30 milionów, no kurde, on schodzi coraz bliżej, ale no nie ma opcji go na razie pokonać, w sensie jest opcja, ale to musi być taka szczęśliwa próba, że no ja nie wiem, nie mam pytań. No cóż, no wygląda na to, że lochu tutaj nie zrobimy, ale w sumie przebraliśmy się tak jak chciałem, więc jakby z tym tragedii nie ma. Lożki zawsze tam poczekają, zawsze się je zrobi prędzej czy później, więc no jakby nie ma tragedii. No liczyłem, nie ukrywam, że tego Leandera liczyłem, że pokonamy. Wiedziałem, że nie zrobimy dzisiaj za wiele, ale myślałem, że tego Leandera pokonamy. No a tutaj sami widzicie, że no raczej nie ma opcji na pokonanie go. Niestety. No ale szkoda i trudno. Tyle chyba, no do 100 grzybków dochodzimy, zostawię sobie na standardowo na awkę i na wszystko, bo jeszcze dzisiaj nic nie robiłem. No i chyba nie ma co więcej tutaj wam pokazywać. No krótki odcinek z lochów, no ale tak to wygląda, chcąc nie chcąc. Wojownik, jeżeli chodzi o lochy, nie jest wcale idealną klasą, nie jest zbyt widowiskowy. No ja cały czas czekam, aż tutaj około 400 poziom wbije, bo wtedy będzie pogrom. Jeszcze wam tutaj mogę pokazać standardowo, to sobie damy tu, to dam w razie czego tu. Jeszcze wam tutaj standardowo mogę pokazać walki, które się tam powiedzmy rozegrały od ostatniego odcinka. Z doktorem Banksem to wam nie będę pokazywał, albo no już jak jest to pokażę. 8 milionów ten mu zabrał, no tam sporo, nawet nie liczyłem. Oj, Kunegunda tutaj zrobiła robotę, a my tylko dobiliśmy, więc spoko. 18 milionów, no to myślałem, że 12, no ale nieistotne. Dobrze. Tak, 18, ja myślałem, że oni dają 12, ten pierwszy przeciwnik. Okej, i co? Bałwan i Wilk Cienia, to był ostatni wojownik, którego, na którym jakby mieliśmy blok. No i zobaczmy, jak ta walka wygląda. No wojna wojownika, no to wiadomo, to jest, długie są te walki. No ale tutaj bardzo długo się z nim męczyliśmy. No i jakby ja tam nie pamiętam, co zrobiłem, chyba właśnie wsadziłem ten niebieski gaming na siłę, zamiast jakiegoś tam słabego czarnego na wszystkie cechy. Oprócz tego chyba tam trenera podbiłem na 14, o ile dobrze pamiętam. No i wtedy właśnie udało się w końcu tego bałwana, tego wojownika w zasadzie kliknąć. No i potem, no i tu 300 milionów, no wiadomo, to się zawsze opłaca. Potem była czerwona demonika, na którą też za wiele nam grzybów nie poszło, to jest zwiadowca. No jak wiemy, no w tym Esterosie wojownicy to jest problem, tak? A tutaj zwiadowcy, no to nie jest wcale duży problem. Tak samo magowie, jednak to ci wojownicy to jest najgorszy blok. Zresztą widać teraz po Brianie, którego no zabieramy mu dosłownie ćwiartkę HP. Także spoko. No i tutaj krytyk jeszcze prawie nas zabiła, ale bloczek uratował. I także 300 milionów z niej dostaliśmy. Kolejny to jest Odyn. Odyn to jest w sumie nordyccy bogowie, ale to akurat nic nie jest ciekawego, więc pominiemy i też za dużo expa nam to nie dało. Valar Aukar to jest Hemoridor, o ile dobrze pamiętam. Paladyn, jak sami widzicie, zabrał nam tutaj dosyć sporo. No ale tutaj Paladyn, wiadomo, blokami zablokowaliśmy więcej niż on zrobił tym Fireballem. I pokonany, także nie będziemy tutaj oglądać. Diabolores. Diabolores to jest mag, no i ją też zrobiliśmy. To możemy obejrzeć, bo wcale takie długie nie będzie. Z tymi wojownikami, no to są nudne walki, więc jakby nie ma co. Nie ma co tutaj oglądać. Cyk. No i tutaj na koniec 1 700 000 nam zostało, no ale udało się. I wczoraj Robert Marketingowiec, bardzo długo się z nim męczyliśmy. Tutaj jak sami widzicie, no wojownik zrobił bardzo dużo, 3 krytyki. Ten tutaj jeszcze kryta walnął jednego, co o dziwo. No i tutaj tak, krytyk zwykły. No i krytyk, więc zobaczcie, 20 milionów, ale ja tutaj się z nim tak długo męczyłem, bo
No dziwo, że nas tym krytykiem nie zabił, to też jestem zdziwiony. Ja się z nim tutaj tak męczyłem, bo jeżeli na przykład, nie wiem, zostawało mu 40 milionów, to my zbijaliśmy 30 sami naszym wojownikiem, a jeżeli mu zostawało 20, załóżmy 5, to my tych 25 nie mogliśmy zbić, no mimo, że wcześniej zbijaliśmy 30, także no długo się tu z nim męczyliśmy, nie będę się tutaj, nie będę oszukiwał, ale mimo wszystko się udało, więc no mówię, no te lochy tutaj generalnie regularnie są czyszczone, no tego Uruka jeszcze czy byśmy byli w stanie jakoś tam kliknąć, no wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie ma na to opcji, powiedzmy do 50 grzybków go jeszcze tutaj popróbujemy, ale chyba nie, chyba też nie jest do zrobienia, no tak myślałem, że jak Leander padnie, to jeszcze na tego Uruka pójdziemy, ale tutaj z tego co widzę ani jeden, ani drugi nie jest zbytnio chętny na to, żeby paść. No dobra, no myślę, że teraz co, nie ma co na te lochy tak tracić grzyba, nie ma co tutaj ich skipować, popróbowaliśmy, jak widzicie, bezskutecznie. Teraz co, no głównie to wymienić te gemy na same czarne duże, tutaj tą twierdzę teraz się skupić, żeby jak największą zbudować do skarbów lasu, które będą, poczekajcie, ja tutaj jeszcze w opis sprawdzę, dokładnie jest epic, czyli za tydzień będzie goldzik i za 2 tygodnie będą skarby. Więc to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek. Tu już mogę w sumie poodznaczać, bo wam popokazywałem, żeby potem mi się nie pomieszało. Zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz. I tyle. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.